Cześć, z tej strony Fisketur Szwecja. Dzisiaj przychodzimy do Was z bardzo ciekawym tematem. Wiemy, że Was to bardzo, bardzo interesuje, dlatego że do nas piszecie i nas pytacie o to. Więc dzisiaj chcielibyśmy Wam przedstawić takich 5 powodów, dlaczego warto się wybrać na ryby właśnie do Szwecji. Pierwszym powodem, dla którym warto przyjechać do Szwecji na ryby, jest odległość między Szwecją a Polską. Szwecja jest bardzo blisko. Nie wiem, dlaczego wydaje się niektórym, że Szwecja jest daleko. Do Szwecji możecie dojechać na kilka różnych sposobów. Możecie dojechać samochodem przez Danię, możecie do Szwecji przylecieć, ale możecie także dotrzeć promem. Na prom również możecie wjechać samochodem i to jest taka forma, którą Wam najbardziej polecam i ona jest najbardziej popularna wśród wędkarzy. Dlatego, że do samochodu możecie zapakować prowiant, możecie zapakować sprzęt i oczywiście kolegów i wtedy te koszty rozkładają się na kilka osób i to jest taka najkorzystniejsza opcja. Jeśli chodzi o promy, to macie ogromny wybór promów. Te promy naprawdę często kursują do Szwecji. Na przykład promy Stena Line wypływają nawet 4 razy w ciągu dnia z Gdyni do Szwecji. I to jest taka forma, którą Wam jak najbardziej polecamy, dlatego że możecie się przespać, możecie odpocząć na tym promie, możecie podróżując samochodem zabrać sprzęt wędkarski, który jest Wam potrzebny, swój ulubiony, bo taki jest oczywiście najlepszy. Możecie zabrać całą ekipę razem ze sobą i prowiant na te kilka dni, które spędzicie w Szwecji. Powód numer 2. Szwecja jest przepiękna. Jeżeli ktoś chociaż raz przyjechał do Szwecji, na pewno zapamięta to miejsce do końca życia i będzie tu chciał wrócić. Szwecja robi ogromne wrażenie na każdym, kto się tutaj zapuści. My oczywiście chcemy Wam polecić miejsca, nie miasta, tylko miejsca odległe, czyli miejsca niezamieszkałe, takie, w których wędkarze czują się najlepiej, czyli miejsca, w których możecie sobie odpocząć od ludzi, w których macie ciszę i spokój i możecie skupić się na naturze, która Was otacza. Tu są przepiękne lasy, jeziora, skały. My mieszkamy tu 3,5 roku i na nas to miejsce robi nadal ogromne wrażenie. Ja, jadąc rano do pracy, czasami zatrzymuję się samochodem i patrzę na jezioro, dlatego że jest przepięknie i ten widok nigdy mi się nie znudzi. Powód numer 3. Oczywiście ryby. Tutaj chyba nie musimy nikogo przekonywać, że do Szwecji warto przyjechać. Wielu wędkarzy marzy o tym, żeby złapać metrowego szczupaka, ponadmetrowego. I właśnie dlatego szczupaka wiele osób do Szwecji przyjeżdża. Oczywiście macie wybór, możecie polować na inne ryby. Natomiast ten szczupak to jest taka ryba, która się kojarzy właśnie ze Szwecją. I oczywiście nie zagwarantujemy Wam, że przyjeżdżając do Szwecji złapiecie metrowego szczupaka, ale jeżeli w swoim życiu złapiecie metrowego szczupaka, to jest duża szansa, że będzie to właśnie w Szwecji. Powód numer 4. Szwecja to kraina jezior i głównie na tych jeziorach się tutaj łowi, ale nie tylko, dlatego że macie możliwość łowienia również na morzu. Wędkarstwo morskie jest również wspaniałe. Możecie łowić na szkierach, a również na rzekach, których co prawda nie ma tak dużo. Dominują jeziora, ale macie kilka różnych możliwości w zależności od preferencji. I ostatni powód, powód numer 5. Szwecja jest bardzo popularnym kierunkiem wśród wędkarzy z całej Europy. Tutaj przyjeżdżają ludzie naprawdę z wielu krajów, z Niemiec, z Francji, z Hiszpanii. Bardzo wiele osób, z Polski oczywiście też, wiele osób przyjeżdża tutaj na ryby i ta infrastruktura wędkarska jest bardzo dobrze rozwinięta. Znajdziecie tutaj bazy wędkarskie, które mają świetną lokalizację zaraz nad wodą, nad jeziorem. Świetnie przygotowane łodzie, macie przewodników wędkarskich, także każdy znajdzie coś dla siebie, jeżeli przyjeżdżacie do Szwecji i chcecie połowić z kimś, chcecie, żeby ktoś Wam pokazał łowisko, na pewno taką opcję będziecie mieć, a jeżeli chcecie połowić sami, potrzebujecie spokoju, chcecie po prostu zamknąć się w jakiejś małej drewnianej chatce, gdzieś daleko od świata, w środku lasu, nad samym jeziorem, również będziecie mieć taką możliwość. Mam nadzieję, że przekonaliśmy Was do tego, że właśnie do Szwecji warto przyjechać na ryby. Zapraszamy Was serdecznie do Szwecji. Mamy nadzieję, że spędzicie tutaj fantastyczny czas na rybach. Pozdrawiamy serdecznie. Fisketur Szwecja. Cześć!